Uroczystość rozpocznie odtworzenie hymnu państwowego. Państwo, z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych już po raz 13 stawiliśmy się u stóp pomnika więźniów politycznych straconych, zamordowanych w latach 1944-1956. Stoimy dzisiaj przed krzyżem i studnią, symboliczną studzienką brudnowską, które upamiętniają tajemne pochówki dokonywane tutaj, na całym cmentarzu. Mówi się o 47 bohaterach pochowanych właśnie na cmentarzu brudnowskim. Ciągle jednak nieznana jest ich dokładna liczba. Instytut Pamięci Narodowej dokonał badań i ekshumacji w latach 2015, wówczas odnaleziono szczątki 8 bohaterów i w 2017, kiedy odnaleziono 17 pochówków, w tym kilka w obu tych przypadkach noszące ślady śmierci poprzez zadanie strzału katyńskiego w tył głowy. W 2020 roku pochówki nie przyniosły żadnych rezultatów. Bardzo duże prace tutaj były prowadzone również. Jest to niedawno. I obecnie IPN kontynuuje swoje starania, ażeby móc odkryć mogiły, które są już wstępnie zidentyfikowane jako znajdujące się pod aktualnymi grobami w kwaterze 43, tutaj za asystą Wojska Polskiego. Gromadzi nas tutaj dzisiaj cześć dla ofiar komunistycznych zbrodni i tych anonimowych, i tych znanych już z imienia i nazwiska, które dzisiaj wybrzmią podczas uroczystego apelu pamięci. Nasze pokolenie pragnie przywrócić pamięć o nich, utrwalić ją, ale przede wszystkim umożliwić identyfikację, tak ażeby wszyscy oni w godny sposób z imienia i nazwiska mogli być przez nas czczeni. Szanowni Państwo, w imieniu dzisiejszej uroczystości Stowarzyszenia Solidarni 2010, grup rekonstruktorów z grupy historycznej Zgrupowanie Radosław, ze Stowarzyszenia Grupy Historycznej Niepodległość, rodzinnej grupy historycznej Szwadron Żandarmerii, która odbywa się w uroczystej asyście Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem pana podporucznika Artura Rossnera, chciałabym przywitać gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. W pierwszej kolejności chciałabym przywitać księdza infuata Jana Sikorskiego, kapelana internowanych w 1981 roku na warszawskiej Białołęce,
kapłana, któremu zawdzięczamy kontynuowanie tradycji mszy za ojczyznę w kościele świętego Stanisława Kostki po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności regionu Mazowsze, ikony niezłomnych czasów stanu wojennego. Bóg zapłać księże i płacie za przyjęcie zaproszenia. Chcę powitać także radnych, grupę radnych PiS dzielnicy Targówek, rodzinę pana podpułkownika Lucjana Janczara Szymańskiego, bratanków pana pułkownika, przedstawicieli Stowarzyszenia Konfederacji Polskiej Niepodległej Niezłomnych, przedstawiciela prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, zastępcę Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN-u, przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, delegację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i rodzin poległych i pomordowanych żołnierzy niezłomnych z powiatu przasnyskiego, Towarzystwo Przyjaciół Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Stowarzyszenie Wiary i Czyn, Fundację Walczącym o Niepodległość oraz przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców szkół podstawowych imienia Małego Powstańca oraz księdza Popiełuszki w Ząbkach. Wszystkie te delegacje, wszystkich przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych, polityków, radnych, najserdeczniej dzisiaj witamy w imieniu nas, uczestników, z wielką wdzięcznością dla Państwa obecności. Zanim oddam głos przedstawicielom, którzy zechcą dzisiaj do nas skierować kilka słów, chciałabym Państwu przypomnieć historię tego miejsca. Może w imieniu pani poseł Ewy Tomaszewskiej, która po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie mogła dzisiaj z nami być, a zawsze przypomina historię tego pomnika ufundowanego niezależnymi środkami. Walka o jego postawienie trwała w latach 90. i uwieńczona została właśnie tym wspaniałym upamiętnieniem w 2001 roku. Pani poseł, ale również my tutaj przypominamy zawsze, dlaczego tutaj, proszę Państwa, jesteśmy. Do 56 roku, począwszy od 44, kiedy jeszcze trwało powstanie po drugiej stronie Wisły, tutaj już NKWT zasądzała pierwsze krwawe wyroki i je wykonywała, głównie na terenie Toledo, na Namysłowskiej, czyli w praskim więzieniu karno-śledczym. To była Rakowiecka Pragi, miejsce, które do 1948 roku było znacznie bardziej krwawe niż tamta strona Wisły. W latach właśnie do 1956 roku w sumie sądy wojskowe zasądziły prawie 8 tysięcy wyroków śmierci i z nich wykonano 4500 egzekucji. Część tajnych i właśnie dlatego tu się gromadzimy, ażeby odtajnić pamięć o tych faktach, ażeby ona nie została przykryta ponownie przez obecną poprawność polityczną, która osacza nas w życiu publicznym w ciągu ostatniego czasu. Według szacunków historyków w walkach z Sowietami na terenie Polski oraz w komunistycznych katowniach zginęło w sumie 50 tysięcy osób na terenie całej Polski. Przez areszty i więzienia przeszły około 2 miliony osób. To fakty, które cały czas nie mają się przebić do świadomości społecznej, nie mają być utrwalane w programach szkolnych i nasza tutaj dzisiaj obecność
jest świadectwem, jak niezwykle jest to potrzebne. Ażeby tradycja naszej wolności była ufundowana na prawdzie, a nie na micie, który próbuje się budować na naszych oczach. Micie relatywnej historii, niejasnych granic pomiędzy prawdą a fałszem, zakłamywania faktów o tym, co jest patriotyzmem, a co zdradą. My tutaj świadczymy o tym, co jest prawdą. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na ulicy Rakowieckiej, pana Jarosława Wróblewskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, są takie słowa, które pokazują to, co się działo. Słowa mówione przytaczane przez tych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Chcieli nas zakopać. Czasy powojenne, propaganda, która pokazywała tych żołnierzy w jak najgorszym świetle, jako zaplutych karłów reakcji, pomocników Hitlera, bandytów, zbrodniarzy, faszystów. Jak się przegląda prasę z tamtego okresu, to nie ma gorszych epitetów. Ludzie, którzy niemal nie zasługują na miarę Polaków. I to się dzieje w szkołach. Twój tata był bandytą. To się dzieje w miastach. Tu mieszka rodzina bandytów. To się dzieje właśnie w tej propagandzie. W tysiącach egzemplarzy, w gazetach, książkach, w audycjach radiowych rozlewa się po Polsce. Jak się przed tym bronić? Przecież mój tata był żołnierzem Wojska Polskiego. Walczył za Polskę. Mój tata był bohaterem. To się nie przebija. Piętno zdrady, ale to nie była zdrada, bo zdrajcy byli po drugiej stronie. To zdrajcy pisali. Ci, którzy woleli Polskę komunistyczną, radziecką. Chcieli nas zakopać potajemnie, tak jak tutaj, zdeprecjonować, wyrzucić ze szkół, pokazać, że ci ludzie nie zasługują na żadną pamięć. Wyklęci, traktowani gorzej jak śmieci tak naprawdę. Nie ma ich. Strzela im się w tył głowy i znikają. Wyszli z celi, pożegnali się z kolegami. Nie ma. Rodziny nie są powiadamiane o wyrokach. Chcieli nas zakopać. Ale kolejne słowa brzmią: nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Nie prosi ich o łaskę, zabraniam ci tego, powiedział do żony legendarny dowódca kierownictwa dywersji Armii Krajowej, generał August Emil Fildorf-Niel. Z Bogiem, panowie,
Tak pożegnał się, wychodząc z celi, major Zygmunt Szendzielarz-Upaszka. Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła. Wychodził z tymi słowami z celi major Hieronim Dekutowski, Zapora, legenda Lubelszczyzny. Piękne grypsy Łukasza Cieplińskiego. Polska suwerenność odzyska. Słowa żony Witolda Pileckiego, która napisała z miłości do męża. Upokorzyła się. Napisała do prezydenta Bieruta list o ułaskawienie męża, gdzie były słowa: kochał Polskę i ta miłość przesłaniała mu wszystkie inne. A żona wie, była najbliżej swojego męża. Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. I to właśnie, że co jest fascynujące w tych żołnierzach, że oni widzieli to, że sprawa, o którą walczyli, za którą giną, że ta sprawa zwycięży. Że to morze kłamstwa, Czerwone Morze, nie zaleje tego, nie pokona tego, dlatego że jest oparte na fałszu. A oni walczyli z prawdą na ustach, o ważne wartości, niezmienne, silne. Te, które kształtowały wcześniejsze pokolenia, II Rzeczpospolitą. Chciano ich zdeprecjonować, pokazać, co jest najgorsze dla żołnierza, że są zdrajcami Polski, że zdradzili Polskę. A oni tą Polskę kochali najmocniej, najbardziej, najczulej. I to, że pamiętamy o nich, to jest wynik tego, że zrozumieliśmy, co oni chcieli nam powiedzieć. Że ten przekaz, jakąś ich symbolicznie wyciągniętą dłoń, złapaliśmy. I ten ogień pamięci przekazywany przez późniejsze pokolenia, bo wiemy, że po żołnierzach wyklętych głowę do tej walki nierównej podnieśli uczniowie, studenci, nazywany młodocianymi więźniami w Jaworznie, w Bojanowie, gdzie był obóz dla dziewcząt. I później kolejne pokolenia, mniejsze środowiska, zagraniczne, polonijne, gdzieś coś się zaczęło przebijać, Solidarność. A teraz jest ten nasz czas i nic nas z tego nie zwalnia, aby o nich walczyć, aby o nich mówić. Tak naprawdę kochać ich za to, co zrobili. Nosić głęboką wdzięczność w sercu. I poprosimy pana doktora Piotra Kaszubowskiego z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej o zabranie głosu. Szanowni Państwo, na wstępie mojego krótkiego wystąpienia chciałbym serdecznie podziękować inicjatorom i budowniczym tego wspaniałego miejsca pamięci oraz organizatorom tych corocznych uroczystości. Jestem niezmiernie zobowiązany, że Państwo w tak wspaniały sposób
propagują wiedzę o najnowszej historii Polski. Ja reprezentuję stowarzyszenie lokalne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, które też od lat z wielkim pietyzmem stara się pielęgnować najlepsze tradycje patriotyzmu, organizując szereg uroczystości patriotycznych na terenie Przasnysza, powiatu przasnyskiego i nie tylko, i dotyczących zarówno powstańców styczniowych, żołnierzy POW, żołnierzy września, partyzantów różnych formacji patriotycznych w czasie II wojny światowej i antykomunistycznego podziemia zbrojnego po II wojnie światowej. Wśród 47 osób, które widnieją tutaj na tablicach umieszczonych na głazach, notabene też z północnego Mazowsza, jak się dowiaduje, znajduje się na tym drugim głazie, pierwszym z nazwiskami, pod nazwiskiem sławnego majora Bernaciaka Orlika, nazwiska pięciu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z powiatu przasnyskiego. To był szczególny czas na naszej ziemi. Bardzo aktywnie działało tam podziemie niepodległościowe, obok NSZ, także ROAK. A takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem było uwolnienie więźniów z aresztu w Krasnosielcu. 1 maja 1945 roku akcją tą dowodził Roman Dziemieszkiewicz, pseudonim Adam Pogoda, brat legendarnego Mieczysława Roja. I właśnie jego podwładnymi byli ci żołnierzy, których tu nazwiska możemy odczytać. Skazani na śmierć, straceni w więzieniu na Pradze w lutym 1946 roku. Szanowni Państwo, myślę, że w ostatnich miesiącach jakieś dziwne trwają zakusy na rugowanie z pamięci, zwłaszcza młodego pokolenia, wiedzy o naszych bohaterach, zwłaszcza z tych właśnie najnowszych dziejów Polski, szczególnie żołnierzy wyklętych. Mam nadzieję, że tak jak tu jesteśmy, a cieszę się, że jest sporo młodzieży, będziemy tą pamięć i tą wiedzę przekazywać następnym pokoleniom. Dziękuję za uwagę. Poproszę teraz panią Agnieszkę Hałaburdzin-Rutkowską, która jest przedstawicielem Fundacji Walczącym o Niepodległość, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, słuchałam, jak mówił pan Jarosław Wróblewski, i myślę, że większość rzeczy, które bym chciała powiedzieć, już Państwo usłyszeli. Ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ziarno musi upaść na urodzajną ziemię, żeby dało plon obfity. W związku z tym użyźniajmy nasze serca odwagą, szlachetnością, wkładajmy nasze stopy w ślady tych osób, które musiały umrzeć, bo w tamtym systemie żyć nie mogły. Bo nie mogły się pogodzić na to, żeby ich państwo było zniewolone. Znacie fraszkę o ptaszkach w klatce. Jak do młodego szczygła mówi szczygieł stary, tyś w niej zrodzon, przeto ci wybaczę. Jam był wolny i dlatego płaczę. I rozkłada swoje skrzydła i o złotą klatkę obija się bez końca, bo chce bujać w obłokach. I życzę wszystkim, którzy tu są,
żeby nie mieli ograniczeń, bujajcie w obłokach, bo oni tam z góry patrzą i ich ofiara ma tylko tyle znaczenia, ile w naszych sercach wyrośnie z tego dobra. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, na koniec głos zabierze przedstawiciel rodzin żołnierzy wyklętych. Panowie Tomasz i Łukasz Szymańscy kolejny rok już są tutaj z nami i przywracają pamięć pana pułkownika Lucjana Janczara Szymańskiego. To postać niezwykła, o której zechcą nam dzisiaj przypomnieć. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja chciałem na wstępie przypomnieć służbę wojskową Lucjana, który zaczynał służbę bardzo w młodym wieku. Jako poborowy najpierw jeszcze w okresie caratu w Kamieńcu Podolskim kończył swoją szkołę, maturę zrobił. Potem w poborze do wojska kacarskiego wybrał sobie, wtedy ci poborowi mieli prawo wybrać broń i wybrał oczywiście, tak jak większość Polaków wybierało, kawalerię. Wstąpił na początku i walczył jeszcze na froncie I wojny światowej w 16 roku w 8 pułku huzarów. Potem został przesłany stamtąd do Wyższej Szkoły Wojskowej w Kijowie przez jeszcze carskich urzędników i tam rozpoczął studia. No potem nastąpiła rewolucja i Lucjan patrzył się, jak może, gdzie się zaczepić w polskiej armii. I w związku z tym w 17 roku przez tak zwany kordon przedarł się do Polski i właściwie to było jeszcze na Białorusi. Dołączył do Legii Rycerskiej do generała Dowbora Muśnickiego. Tam został przyjęty 12 grudnia 17 roku i tam odbył walki z bolszewikami w rejonie Bobrujska i tam trwały walki do końca marca. Wtedy te oddziały zostały rozwiązane. Wrócił do Kamieńca, ale wkrótce wrócił z powrotem do armii i przyłączył się we Włocławku do oddziałów ułanów i odbył kampanię wileńską. Dosłownie wkroczył też tam z wojskami do Wilna. I następnie brał udział w kampanii z Nadwieprza i tam w szeregach strzelców konnych w armii generała Ryza Śmigłego przeszedł aż na północ i brał potem udział w kampanii niemeńskiej. To są lata, kiedy on miał 21-22 lata i już bardzo był doświadczonym jeźdźcem, skończył tam z tytułem wachmistrza kawalerii. Teraz chciałem, żeby tutaj jeden z panów z grupy rekonstrukcyjnej przeczytał dokument. Proszę się skoncentrować na postaci. No tutaj będzie,
tutaj chcę, żeby przeczytał jego zasługi i przeczytał, jakie miał zasługi, jak zdobył Krzyż Waleczny. Tutaj ten tekst. W czerwcu 1919 roku plutonowy szymański Lucjan, obsadzając placówkę w miejscowości Kobylnik, wysuniętą o 25 km od miejsca postoju szwadronu, mając pod swoją komendą 10 ludzi, dostał 15 czerwca rozkaz zrobienia głębszego wywiadu na tyłach nieprzyjaciela i ewentualnego zbadania miejscowości Miadzioł. Maszerując w wyżej wskazanym kierunku, plutonowy Szymański spotkał w odległości 3 km od miejsca postoju placówki patrol nieprzyjacielski składający się z jednego plutonu piechoty. Brawurowym atakiem na nieprzyjaciela zmusił go plutonowy Szymański do cofnięcia się w nieładzie, otwierając sobie drogę do dalszego patrolowania. Dotarłszy do folwarku Miadzioł, położonego 2 km od miejscowości tej nazwy, spostrzegł, że jest ono obsadzone przez piechotę nieprzyjacielską. Spieszywszy patrol, plutonowy Szymański zaatakował z 8 ludźmi miasteczko, do którego też wdarł się i utrzymywał przez 2 godziny, odpierając kilkakrotnie usiłowane nieprzyjaciele do zajęcia straconej placówki. Po nadejściu znaczniejszych sił nieprzyjacielskich i nie posiadając amunicji, wycofał się, przywożąc cenne wiadomości. Strzelec włączony jeden szeregowy Szymański, Lucjan, jest wzorowym żołnierzem posiadającym dużo inicjatywy, bardzo odważny, pod względem moralnym, nieskazitelny. Po bitwie warszawskiej pierwszy szwadron pierwszego pułku strzelców konnych staje się w Szczuczynie i stale patroluje okolice. 5 września 1920 bierze udział w wypadzie na Nowy Dwór. Odnosi sukces w walce w majątku Krzysztoforów. Wypad na Nowy Dwór. Dla oczyszczenia przedpola dywizji została zorganizowana grupa wypadowa składająca się z 2 i 3 batalionu 5 pułku piechoty i o godzinie 20 dnia 5 września wyruszyła na nocny wypad na Nowy Dwór. Szwadron otrzymał zadanie osłaniania prawego skrzydła grupy wypadowej. W nocy z 5 na 6 września pierwszy szwadron natknął się w drodze do majątku Krzysztoforowo na jeden szwadron kawalerii sowieckiej. Pierwszy szwadron 1 kawalerskiego pułku. Placówka sowiecka z 2 karabinami maszynowymi, którą był nieprzyjaciel ubezpieczony, ostrzeliwała szpicę szwadronu. Rotmistrz Grzybowski spieszył szwadron, pozostawiając konie w pobliskim lesie, przeszedł do natarcia. Korzystając z ciemności, szwadron podsunął się do majątku na odległość około 300 metrów. Tu jednak został zauważony i powstrzymany silnym ogniem. Zawiązała się walka ogniowa. Jednak podchorąży Szepietowski i plutonowy Szymański, obecnie rotmistrz 3 pułku strzelców konnych, wraz z 2 strzelcami dotarli do samego majątku i dostali się na dziedziniec. Na odgłos walki, którą ten oddział śmiałków wewnątrz zabudowań wywołał, reszta szwadronu poszła do szturmu i wyparła nieprzyjaciela. Podczas walki plutonowy Szymański zdobył nieprzyjacielską chorągiew. Za wyżej opisane czyny podchorąży Szepietowski i plutonowy Szymański zostali przedstawieni do Krzyża Virtuti Militari 5 klasy. 6 września o świcie szwadron maszerował z zajętego Krzysztoforowa na miejsce Siderkę i zetknął się ze spieszonymi 2 plutonami 2 szwadronu 1 sowieckiego kawaryjskiego pułku. Dziękuję. Witam Państwa. Ja chciałem króciutko powiedzieć, ten okres, który chyba nas tutaj gromadzi, to jest okres okupacji i działalności naszego stryja. Po kampanii wrześniowej, zresztą tutaj słyszę, że są przedstawiciele Przasnysza, stryj był, walczył w 11 pułku ułanów. Właśnie Przasnysz i Chorzele były miejscem jego walk i to chyba jest jedyne miejsce
w czasie kampanii wrześniowej, kiedy wojska polskie weszły na tereny niemieckie, tutaj konkretnie Prusy Wschodnie. Po dostaniu się do niewoli, uciekł z tej niewoli w październiku 1939 roku i już rozpoczął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. Po wszystkich tych różnych przekształceniach, jakie miały miejsce, jego ostatnim okresem działalności było dowództwo, w pierwszym sensie zastępcą, ale potem po śmierci dowódcą pod okręgu Warszawa Wschód. To obejmowały rejony Mińska, Siedlec, Łukowa, Garwolina i tam sprawował działalność swoją. Z takich spektakularnych wydarzeń, jakie miały miejsce, a które w większości wszyscy znamy, między innymi tym rejonem, którym odpowiadał, był rejon Sarnaki Górki. To jest ten miejsce, gdzie spadały rakiety V1 i V2, wystrzeliwane z poligonu Bliznę. To jest około 300 kilometrów na południe w rejonach Podkarpacia. I już wtedy tam Niemcy przenieśli swoje badania po zbombardowaniu tego ośrodka Pandeminde na wyspie Uznam. I już między innymi działalnością Armii Krajowej były zbieranie tych wszystkich szczątków rakiet, które tam spadały. No i było wiele szczęścia, bo jedna z rakiet nie eksplodowała, ugrzęzła w okolicy Bugu. I tą rakietę, jak ci z Państwa może znacie historię, została przez oddział podległy Stryjowi, dowodzonym przez Józefa Leguta, pseudonim Kit, wydobyta, zabezpieczona, rozebrana w częściach takich, które się dało transportować, wysłana do Warszawy, gdzie została przebadana. Tam w tym brał udział profesor Groszkowski, inżynier Kocjan z Politechniki. Wiele rzeczy z tej elektroniki ówczesnej zostało rozpracowanych w jakimś sensie. Potem zostało to przetransportowane do Anglii. Ten pocisk to spadł w maju 1945 roku. Cała jakby ewakuacja najważniejszych części miała miejsce pod koniec lipca, już w miejscowości na południu, w okolicy Tarnowa, gdzie wylądowała brytyjska Dakota z Włoch, z miejscowości Brindisi. Brindisi, no, tak? W każdym razie te części zostały przetransportowane do Wielkiej Brytanii. No możemy sobie wyobrazić, jakie to było trudne zadanie. Taki pocisk ważył kilka ton, 7 chyba. Trzeba to było wyciągnąć, rozebrać, no i potem te części w czasie zajętym przez Niemców przetransportować na to lądowisko. Z trudem zostało to jakoś przetransportowane. Także to taki epizod, nie wiem, czy tych epizodów jest wiele, mogę o nich mówić, ale to wszystko się już troszkę przeciąga i tutaj pani, która odpowiedzialna jest. To może tylko powiem jeszcze na koniec. Stryj, widząc co się dzieje, bo akcja burza, która była przeprowadzana na tych terenach, które były mu podległe, mniej więcej tak w skrócie wyglądało to tak, że żołnierze Armii Krajowej wyzwalali pewne miejscowości, no powiedzmy na przykład Siedlce. Potem bolszewicy wchodzili, niby w ramach rozmów, spotkania, aresztowali oficerów, wywozili i w ten sposób likwidowali dowódców. Stryj, który już wiedział o tym, to co się dzieje, unikał tego, żeby namówić się na tego typu spotkania. Mimo to w grudniu 1944 roku, dzień przed Wigilią, został aresztowany,
To znaczy był pewnego rodzaju kocioł taki zrobiony. No, okoliczności tego są dosyć tragiczne, dlatego że prawdopodobnie jedna z łączniczek przez szantaż została zmuszona do zdradzenia miejsca spotkań. Konkretnie chodziło o to, że miało dziecko i ci bolszewicy chcieli wrzucić do gorącej wody gotującej się i no uległa temu, trudno mieć o to pretensje. W każdym razie dowódcą tego oddziału, który aresztował, był słynny zresztą później porucznik Urzędu Bezpieczeństwa Józef Światło. Stryj został po tym aresztowaniu przesłuchiwany, więziony. W rezultacie w tym więzieniu praskim Toledo otrzymał wyrok śmierci, który został wykonany 5 marca 1945 roku. Miał w tym czasie 48 lat. A główny zarzut, jaki był w wyroku, do któregośmy dotarli, zresztą o dziwo w języku rosyjskim był sporządzony ten cały dokument, było to, że jako dowódca, jeden z dowódców Armii Krajowej walczył z demokratycznym rządem w Polsce. Stryj został zrehabilitowany w latach 90. dzięki staraniom mojego najstarszego brata, już nieżyjącego od lat. I składałem tutaj kiedyś z nim kwiaty ponad 20 lat temu, wkrótce jak ten pomnik powstał. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję organizatorom. Dziękuję. Cieszę się, że młodzież też mogła to słuchać. Mam nadzieję, że będzie kultywować te tradycje w szczególnie trudnych czasach, kiedy no, mamy takiego ministra kultury, jakiego mamy. Ja go nazywam ministrem bez kultury, który jak hymn polski śpiewają w Sejmie, to on siedział. Dziękujemy bardzo panom za to świadectwo, za przypomnienie historii jednostkowej pana pułkownika, w której jednocześnie przegląda się historia większości żołnierzy wyklętych. To są oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, którzy w dużej swojej liczbie przeszli przez czas walki z bolszewikami w 20 roku i później zmobilizowani ponownie w 39 roku nie opuścili posterunku aż do swojej śmierci. Jak wiemy, ostatni z nich poległ w 63 roku. Proszę Państwa, teraz głos oddaję i bardzo proszę o słowo i o przewodniczenie modlitwie księdzu infułatowi Janowi Sikorskiemu. Jesteśmy pełni wzruszenia. Każda historia, każde zdanie, które padały, to jak takie twórcze kamienie w nasze serca. Znamy to powiedzenie. Ojczyzna to pamięć i groby. Tyle razy padło to słowo pamięć, a na grobach stoją nasze stopy. Pamięć i groby. Ale ja patrzyłem na te kamienie, które tutaj są, te wielkie głazy. Przypomniały mi się słowa Pana Jezusa, kiedy wkraczał do Jerozolimy i tłumy krzyczały Hosanna, uczniowie strwożeni, Panie, zabroń im tego. I padły słowa: jeżeli oni będą milczeli, to kamienie wołać będą. Tak mi te słowa tu cały czas się przypominały. Kamienie. One wołają. I one utrwalają tę pamięć. Jak to dobrze, że jesteśmy właśnie na takiej uroczystości. Kamienie. One trwają. Ale trwa jeszcze ktoś inny. Możesz, kiedy spotkał się w krzaku ognistym dziwne zjawisko: Panie, kim Ty jesteś? Powiedz mi Twoje imię. Oj, zapamiętajmy sobie to imię.
Ja jestem ten, który jest. Który jest. Jak to dobrze, że pamięć trwa. Ale my odejdziemy. Jak to dobrze, żeby ona też skamieniała tak, by o niej nie zapomniano. Ale nawet i ci najstarsi odejdą. Bóg jest tym, który jest. Jest. Nasze jest takie krótkie, małe. Zdaje nam się, że pożyjemy 100 lat albo więcej. To bardzo dużo. Cóż to jest wobec wieczności? A jak się mają te dusze tych, których tutaj zwłoki są pochowane i tych, o których nie wiemy, gdzie są? Jak się mają do tego jest? Włączone w Boga odwiecznego, nabierają też tej cechy nieśmiertelności, bo Chrystus zmartwychwstał. I my też, to nasze jest takie niemile, tam jeszcze lat będzie, ja to już na pewno bardzo niedługo. To jest się skończy. Wam życzę jak najdłużej. Ale to takie maleńkie. A w Bogu to jest, trwa wiecznie. I dlatego jest wielkim sensem to, że tu się spotykamy, tu jesteśmy. Już żeby nie przedłużać, kochani, jako wprowadzenie do modlitwy, starożytna księga mądrości. Wsłuchajmy się w te słowa. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, tego, który jest. I nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, tak, ci mordercy. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Tysiące lat temu tekst napisany. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jako całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Taka nadzieja nas tu spotyka. I dlatego to nie jest tylko przeszłość, ale oni są, żyją. Dusze sprawiedliwych, jak słyszeliśmy, są w ręku Boga. Są. I tak jak my, za Jego łaską będziemy też w Jego ręku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Módlmy się teraz, kochani, jak na naszych mszach świętych. Za Kościół, aby kształtował ludzkie umysły i serca w duchu poszanowania życia ludzkiego. Ciebie prosimy. Za rodziny, aby godnie żyjąc wychowywały swoje dzieci w postawie miłości do każdego człowieka. Ciebie prosimy. Za nauczycieli, by odważnym głoszeniem prawdy uczyli swoich wychowanków postawy zachowania się jak trzeba. Ciebie prosimy. Za organizacje społeczne,
wykształtowały postawy patriotycznej służby wśród swoich uczestników w myśl hasła Bóg, honor, ojczyzna. Ciebie prosimy. Za władze państwowe, by inicjowały i wspierały wszelkie patriotyczne postawy naszego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Za bestialsko pomordowanych najlepszych synów i córki naszego narodu, którzy z miłości do Polski oddali za nią swoje życie. Ciebie prosimy. Aby w naszym społeczeństwie trwała pamięć o żołnierzach niezłomnych. Ciebie prosimy. Za wszystkich inicjatorów i wykonawców dzieła, dzięki któremu możemy tu, na tym miejscu i gdzie indziej godnie czcić poległych bohaterów. Ciebie prosimy. I kochani, za nas samych, aby Bóg obdarzył nas pokojem i duchem troski o wspólne dobro, któremu na imię Polska. Ciebie prosimy. Maryjo, Królowo naszej Ojczyzny, wołamy do Ciebie, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić naszych, ale racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Módlmy się na koniec. Panie Boże Wszechmogący, którego wierzymy i któremu ufamy, obdarz naszych poległych braci i siostry radością życia wiecznego i spraw, by ich cierpienia i z ich krwi wyrastały nowe pokolenia godne ich bohaterskiej postawy przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi wszystkich, napełnia swoją łaską, nadzieją i miłością Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłaci. Szanowni Państwo, teraz odczytany zostanie uroczysty apel pamięci. Bardzo proszę pana podporucznika Artura Rossnera o odczytanie apelu. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem straconych i zamęczonych żołnierzy niepodległościowego podziemia. Hołdzie tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie nad zbiorową mogiłą, której pół wieku temu tu, na cmentarzu brudnowskim, skrycie pogrzebano naszych rodaków, straconych i zamęczonych w warszawskich więzieniach i aresztach śledczych. Dziś, w miejscu wiecznego spoczynku, żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz bezimiennych patriotów polskich czcimy pamięć ofiar komunistycznego oprawcy, których największą winą było to, że ośmielili się stanąć w obronie najważniejszych wartości, drogich sercu każdego Polaka, Boga, honoru i ojczyzny. Wzywam was, żołnierze,
działacze powojennego ruchu oporu, którzy oddaliście życie, nie godząc się z narzuconym siłą Polsce komunistycznym zniewoleniem. Stańcie do apelu! Ciebie przywołuję, niezłomny żołnierzu Armii Krajowej, pułkowniku Franciszku Niepokulczycki, pseudonim Teodor, prezesie drugiego zarządu głównego zrzeszenia Wolność i Niepodległość, długoletni więźniu Wronek i Rabicza, który do końca swojego życia patronowałeś poszukiwaniom straconych rodaków i ich mogiłom. Stań! Do apelu! Ciebie wzywam, kontradmirale Adamie Mochuczy, dowódco marynarki wojennej w latach 1946-1948, którego marynarski życiorys naznaczony jest obroną Helu we wrześniu 1939 roku oraz wojenną tułaczką i chlubną służbą w powojennej odbudowie marynarki wojennej. Stań! Do apelu! Wołam was, żołnierze Armii Krajowej, straceni przez komunistycznych oprawców, pułkowniku Lucjanie Szymański, pseudonim Janczar, pułkowniku Edwardzie Pisulo, pseudonim Tama, majorze Zygmuncie Sałaciński, pseudonim Kodzik, majorze Józefie Cieczko, Wel, Aleksandrze Józefie Zdanowski, pseudonim Lubart, kapitanie Bronisławie Sienkiewiczu, pseudonim Wilczur, poruczniku Edwardzie Nowicki, pseudonim Tyczka, poruczniku Janie Wyszomirski, pseudonim Wroński, poruczniku Tomaszu Malczewski, pseudonim Rafał, poruczniku Konstanty Kociszewski, pseudonim Górka, wachmistrzu Kazimierzu Wojciechowski, sierżancie Edmundzie Zakrzewski, pseudonim Kora, Tadeuszu Polesiński, pseudonim Bałan, Edwardzie Gutowski, Edwardzie Borowski, pseudonim Olszyna, Witoldzie Lipiński, Tadeuszu Mroczkowski. Stańcie do apelu! Do was wołam, dowódcy zgrupowania partyzanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Inspektoratu Puławy, majorze Marianie Bernaciaku, pseudonim Orlik, poruczniku Zygmuncie Kęsko, pseudonim Świt, plutonowy Henryku Dziekoński, pseudonim Hetman, Edwardzie Józefie Politkiewiczu, pseudonim Górski, Henryku Rudzki, Apolinarze Rybicki, pseudonim Leszek, Leonie Jankowski, pseudonim Ogarek, Kazimierzu Sawicki, Czesławie Sekuło, Janie Błotnicki, pseudonim Ryś, Janie Wardaku, pseudonim Złośnik, Michale Michalaku, pseudonim Biały, Stefanie Ostrowski, pseudonim Szczygieł. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy i działaczy obozu narodowościowego, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wzywam was, Leonie Dziubecki, prezesie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, majorze Stanisławie Oswincie Zuzgo, pseudonim Kropidło, poruczniku Bohdanie Stanisławie Olszewski, pseudonim Olszynka Olszyna, poruczniku Stefanie Nowaczku, pseudonim Wilk, Stanisławie Kierasie, pseudonim Wilk, Aleksandrze Gąsko,
Edwinie Matecki, Franciszku Wyżykiewiczu, Edwardzie Grabarzu, Zygmuncie Jakimiuku, Wincenty Paszuku, Bolesławie Dominiku, pseudonim Stalowy, Stanisławie Karwowski, pseudonim Twardy, Franciszku Klamo, pseudonim Odwaga, Wacławie Rogalu, pseudonim Ciszel, Zygmuncie Urbański, pseudonim Żuk, Feliksie Antczaku, Strzelcu Podhalański, Stanisławie Pijarski, pseudonim Sen. Stańcie do apelu! Wzywam was, znani i nieznani, niesłomni bohaterowie, zamęczeni i pogrzebani w wielu dotychczas utajnionych mogiłach i dołach śmierci, którzy oddaliście swe życie, walcząc w najświętszej sprawie. Wasza ofiara nie poszła na marne. Z waszej krwi wyrosła wolna i niepodległa Polska, która dziś oddaje wam należną i najwyższą cześć. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o bohaterach narodu polskiego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Niech ich postacie i czyny będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu i oddania ojczyźnie oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Salwa honorowa! Instytutu Pamięci Narodowej wieniec składa pani Joanna Sulej-Piskorz, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa. W imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości wieniec składają wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Alicja Żebrowska, panowie Marek Waszczak, Paweł Gruszewski, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Bitel i Grzegorz Golec. Stowarzyszenia Solidarni 2010, organizatora uroczystości, wieniec składają
Maciej Skarżewski, Glenn Jorgensen i Hanna Dobrowolska. W imieniu Fundacji Niepodległościowych pani Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska. W imieniu Stowarzyszenia Wiara i Czyn wieniec składają wiceprzewodniczący Piotr Strzembosz i pan Dariusz Wieleba. Stowarzyszenia Konfederacji Polski Niepodległej Niezłomni wieniec składają panowie Sylwester Kruszewski i Janusz Daniluk. Wiązankę składają bratankowie pana pułkownika Lucjana Szymańskiego, pseudonim Janczar. Wieniec składa delegacja rodzin żołnierzy poległych, pomordowanych i wyklętych z powiatu Przasnyskiego. Wiązankę składają uczniowie Szkoły Podstawowej imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, delegacja uczniów i nauczycieli szkoły. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa, pani Danuta Mędrala. Akcję składa delegacja Akcji Katolickiej Katedry Świętego Floriana, pani Jasińska Katarzyna, Krystyna Szatkowska i Barbara Bejnerowicz. Delegacje ze szkoły podstawowej jeszcze prosimy tak o złożenie. Zapraszamy uczniów z panią nauczycielką historii. Małgorzatą Wojtatowicz, młodzież przyjechała do nas. W imieniu Stowarzyszenia Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław delegacja składa znicze. Państwa, którzy później będą chcieli złożyć jeszcze swoje wiązanki czy znicze, zaprosimy bezpośrednio
po zakończeniu oficjalnej części uroczystości. Niech się Polska przyśni.